Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, każde spotkanie na pożegnaniu lata na osiedlu Ługi to jest dla mnie wielka przyjemność i satysfakcja. Jako samorząd naszej gminy staramy się uczestniczyć w życiu tego osiedla i co roku poprawiać jego infrastrukturę i to, żeby mieszkańcom żyło się tutaj coraz lepiej i przyjemniej. Myślę, że osiedle już naprawdę wygląda bardzo ciekawie, jest bardzo dużo zieleni, jest naprawdę przyjazne dla mieszkańców. Ja mogę tylko powiedzieć, że lada dzień na najbliższej sesji ulżymy mieszkańcom, bo gmina przejmie, wreszcie po wielu latach przejmie drogi osiedlowe, także nie będzie to już obciążenie czynszowe dla mieszkańców. Myślę, że budowa nowej przychodni zdrowia, która też niebawem zostanie uruchomiona, będzie udogodnieniem dla mieszkańców, bo będzie przede wszystkim już dużo, dużo bliżej dla mieszkańców osiedla niż do budynku urzędu. A dużą satysfakcję też mamy z tej ścieżki fitnessowej, która już jest uruchomiona w pasie pomiędzy osiedlem Ługi a ulicą Piłsudskiego. Myślę, że to będzie fajny teren zarówno dla młodzieży, dla dzieci, jak i dla dorosłych, a także i dla seniorów i będzie tam można mile spędzić czas. Ścieżka już jest prawie zrobiona, jeszcze kilka dni prac porządkowych i w miesiącu wrześniu, na początku października jeszcze będą dokonane piękne nasadzenia zieleni, także myślę, że na zakończenie tych wszystkich prac będzie to fajny teren rekreacyjny zarówno dla mieszkańców osiedla Ługi, jak i dla Karczewa. Proszę Państwa, życzę Państwu miłej, wspaniałej zabawy. Jestem przekonany, że po tym deszczu rannym już pogoda nam dopisze i przeżyjecie Państwo wiele wrażeń artystycznych i spędzicie ten czas w sposób kulturalny. Dziękuję bardzo.